Wśród krajów Unii Europejskiej Polska niestety zajmuje ostatnie miejsce pod względem liczby zatrudnionych osób. Unia zamierza to zmienić, finansując szereg działań zmierzających do ograniczenia polskiego bezrobocia. Zgodnie z tą polityką w ubiegłym roku rozstrzygnięto konkurs w ramach inicjatywy wspólnotowej IKUE. Spośród 750 ofert wyłoniono zwycięzców, a wśród nich wrocławski projekt Cyberręka Lidera, który powstał w pozarządowym ośrodku treningowym Tratwa. Realizacja projektu zaowocuje nowymi miejscami pracy dla dolnośląskich absolwentów szkół maturalnych, policjalnych i wyższych. Będą oni mogli podjąć pracę w trzecim sektorze, czyli w organizacjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach, towarzystwach, czyli organizacjach, które nie wypracowują zysku, lecz realizują zadania społeczne. Cyberręka Lidera to projekt skierowany do dwóch grup. Grupy już funkcjonujących liderów, którzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem i opowiedzieć młodym ludziom o tym, jak prowadzić organizację pozarządową. Drugą grupą, do której kierujemy działania w ramach naszego projektu, jest grupa młodych ludzi, którzy szukają ciekawej pracy, szukają wyzwań i możliwości samorozwoju. Liczymy, że w ramach tego projektu zorganizujemy proces uczeń-mistrz, w którym obie strony nauczą się czegoś od siebie i wszystko to zamieni się na jakieś konkretne działania w naszym regionie. Przyjęci do projektu absolwenci będą uczestniczyć w szkoleniach, odbędą praktyki w organizacjach pozarządowych. Zainteresowani tworzeniem własnych stowarzyszeń lub fundacji otrzymają fachową pomoc. Pozostali będą mogli podjąć pierwszą płatną pracę w trzecim sektorze. Dzisiaj przyjrzymy się placówkom, które w ramach projektu Cyberręka Lidera chętnie przyjmą do pracy młode osoby. Stowarzyszenia te zajmują się problemami dotykającymi polskie kobiety. Tutaj miał być PGR, a schronienie znalazło wiele kobiet samotnie wychowujących dzieci. Sprawił to upór jednego człowieka, który w tym miejscu zauważył pewne możliwości i zaangażował się w rozwiązanie problemu innych osób. Namawiam do tego, żeby szukać takich miejsc we własnym otoczeniu i brać sprawy we własne ręce i naprawdę z miejsc, które wyglądają niepozornie, może urodzić się coś naprawdę pięknego. Jeszcze niedawno te budynki stały niewykończone, z oknami zabitymi deskami niszczały. Pewien pasjonat postanowił zmienić to miejsce tak, by dawało schronienie kobietom bezdomnym, chorym, samotnie wychowującym dzieci. Obecnie mieszka tu ponad 40 osób. Ich doświadczenia są różne, wszystkie jednak tragiczne. Te dzieci i ich matki doświadczały wcześniej przemocy, zostały wyeksmitowane, pozostawały bez środków na utrzymanie. Ta kobieta ma trójkę dzieci, mają różnych ojców. Żaden nie jest obecny w ich życiu. Mój były mąż wyjechał za granicę i nigdy nie wrócił. Czy w tej chwili otrzymuje pani od niego jakąś pomoc? Nie, żadna. Od 14 lat nie mam z nim żadnych kontaktów. Według psychologów głównym problemem tych kobiet jest syndrom bezradności, brak poczucia bezpieczeństwa, wiary we własne siły, umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu. Uciekają od jednego mężczyzny, by za chwilę związać się z drugim, podobnie złym do poprzedniego. No może też sama trochę ponoszę odpowiedzialności za to, że może jakoś tak do życia podchodziłam bardzo tak zaufnie, gdzie może za dużo oczekiwałam, a mniej dostałam. A czego pani oczekiwała? Tego, że po prostu no, będzie lepiej. Z chwilą, kiedy zostałam sama z dwójką dzieci, po prostu myślałam, czułam się taka jakby bezsilna, bezbronna. Wydawało mi się, że z drugim mężczyzną, że może będzie lepszy, że zapewni mi bezpieczeństwo dla mnie, dla dzieci, ale się po prostu pomyliłam i gdybym miała drugi raz wybierać, na pewno bym tego nie zrobiła. Opiekunowie starają się wyrwać te kobiety z kręgu bezradności. Takie terapeutyczne działanie umożliwia im podjęta praca w miejscowej szwalni. Jest niskopłatna, ale zwiększa poczucie własnej wartości, samodzielność, uczy też, że włożenie własnego wysiłku jest niezbędne do wyjścia z trudnej sytuacji. Część osób jest takich, które są przyczynione tylko właściwie do przyjmowania pozycji roszczeniowej, chodzenie po urzędach, branie zaświadczeń, zasiłków, żebranie nawet wprost, nawet jak tam darów, a nie szukanie rozwiązania swoich problemów poprzez pracę. Przykład tych pani właśnie ukazuje, że można sobie to rozwiązywać poprzez pracę. I to jest właściwe podejście do sprawy.
W ośrodku szczególną troską otaczane są dzieci. Zajęcia z psychologiem, zagospodarowywanie czasu wolnego, pomoc w nauce. Wszystko to służy jednemu celowi, aby te maluchy żyły kiedyś inaczej niż ich rodzice. Działania, które podejmujemy dla dzieci czy młodzieży, idą w kierunku wszystkim tego, żeby przerwać jakby krąg bezdomności, żeby one nie weszły z powrotem w sytuację biedy, skrajnej biedy, ubóstwa, jakiejś braku umiejętności poruszania się na rynku pracy, braku samodzielnienia się, żeby mogły lepiej wystartować w przyszłości. I także w przypadku naszych dzieci jest problem niwelowania złych doświadczeń, które wynoszą z rodziny. I to jest wszystkim podstawa tego działania psychologa, bo już nawet element pewne takie formy agresji jest konsekwencją przeżywania wcześniej przemocy. I niezależnie od tego, drugim jakby takim aspektem to jest kwestia dania im szansy edukacyjnej, czyli umiejętności dostępu do czy literatury, czy dostępu do nawet komputerów, do pracowni, do internetu, żeby wyrównali szansę startu już w dorosłe życie później, kiedy kończą gimnazjum, kończą szkołę zawodową, czy takie profilowane liceum. Dzieci te wcześniej często wychowywały się na ulicy. Ich wzorem do naśladowania byli podwórkowi idole. Wagary, alkohol, narkotyki. To one wypełniały im czas. W domu oczekiwały rodzicielskiej opieki, a stawały się często świadkami lub ofiarami przemocy. Z tych doświadczeń wyniosły wyobrażenie o dorosłym życiu. Znaczy, kilka lat pracy już tutaj już z tymi ośrodkami, z tymi matkami, z dziećmi, to daje na pewno satysfakcję przede wszystkim tego, że młodzież, która tu wyrasta, wiele rzeczy sama potrafi robić, sama potrafi zorganizować. Nawet widoczny na zewnątrz ten plac jakiej rozrywki takiej wakacyjnej, to nasza młodzież robiła. Dzieci, które wyrosły już w takich placówkach, czyli potrafiły zdobyć w jakiś sposób poczucie odpowiedzialności za to. Tak samo wszelkie sprawy porządkowe tutaj na siedlicy tej, czyli to wszystko są dziewczyny zajmują, czy robią, obsługują. I to nam daje taki dodatkowy, jak powiedziałbym, impuls i widać te efekty tego wieloletniego oddziaływania, że jest szansa, że złych nawyków, które złych doświadczeń, które mają, można je z tego wyleczyć, wyciągnąć i jest szansa, że ta bezdomność się przerwie i ten krąg bezdomności będą normalnie funkcjonować w przyszłości. Testy przeprowadzone wśród tych dzieci wykazały, że marzą one nie o tym, by w przyszłości być na przykład baletnicą czy pilotem, lecz żeby zostać urzędnikiem. Nabrały bowiem przekonania, że to od urzędów zależy ich los. I rzeczywiście tak się może zdarzyć, bowiem ich mamy nie przywiązują dużej wagi do wykształcenia swoich dzieci. Bo one często nie mają żadnych wzorców, które mogły wynieść, przenieść na te dzieci. Na dzieci to się generuje z pokolenia na pokolenie, a tutaj jakby generowane jest złe zachowanie. Musimy przerwać też, aby... Czyli musimy tam interweniować często u tych kobiet, które te dzieci posiadają, żeby zmieniły odniesienie do dzieci, zmieniły sposób reagowania, zmieniły nastawienie do tych dzieci, żeby nie było tylko takie, że kończysz 18 lat, to idź do pracy, ja nie będę cię utrzymywać, coś takiego robić. Bo są też takie sytuacje, więc trzeba by tłumaczyć i ukazać, że jeżeli rok czy dwa jeszcze dłużej będzie się uczył, on to będzie lepszy zawód, będzie lepiej pracował, a nie, że w tej chwili skończy edukację już. Absolwenci, którzy chcieliby podjąć próbę przerwania kręgu bezradności i bezdomności, tacy, którzy widzą sens otoczenia opieką samotne matki i ich dzieci, są w tym miejscu niecierpliwie oczekiwani. Musi być nastawiony na to, że musi podwyższać swoje umiejętności i swoją wiedzę, zwiększać zakres swojej wiedzy, gdyż w kontaktach, szczególnie z urzędami, będąc partnerem, musimy być co najmniej na tym poziomie wiedzy, co urzędnik, żeby można z nim dobrze rozmawiać i po partnersko rozmawiać. Także, no i poza tym kwestia, bym powiedział, umiejętności analizy życia drugiej osoby, analizy zjawisk społecznych, żeby można podejmować takie działania, które by służyły aktywizowaniu tych osób, a nie tylko pomaganiu i opiece. Bo to jest wtedy szkodliwe. W tej chwili w Polsce mamy dyskusję na temat pomocy społecznej, dlaczego tak dużo pieniędzy pochłania. No, bierze się z tego właśnie, że jest bierny model pomagania, a nie wychodzenia i aktywizowania tych osób, wyciągania i usamodzielniania. W poszukiwaniu wyjątkowych ludzi trafiłem do Towarzystwa Pomocy imieniem brata Alberta, które prowadzi dom dla kobiet i matek z dziećmi. Schronienie tutaj znajdują osoby w trudnej sytuacji życiowej. Powinny znajdować się tutaj krótko, ale w praktyce okazuje się, że często ten dom staje się ich domem na wiele miesięcy, a nawet często i lat. Co ty jesteś? Mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między Węgry. W
schronisku towarzystwa imienia świętego brata Alberta dach nad głową także znajdują dzieci z matkami. I młode, i starsze wykazują niezaradność życiową, są samotne, niepełnosprawne fizycznie lub psychicznie, z chorobą alkoholową, czasem wirusem HIV. Trafiają tu bez żadnych perspektyw. Od 13 lat zajmuje się nimi m.in. Lucja Dobrowolska. Kocham człowieka, dlatego zostałam w schronisku. Kieruję się zasadą w życiu, że im kto jest bardziej opuszczony, tym trzeba mu więcej dać poczucia bezpieczeństwa, uwagi, czasu, miłości, dobra. No potem wraca i wie pani, procentuje potem 100 razy. Że potem uzyskuje się tego dobra w życiu swoim osobistym więcej niż się da. Wiele mieszkanek przywieziono do schroniska prosto z dworca i różnych melin. Bardzo osłabione, brudne, chore. Życie każdej z nich to inna tragedia. Trzeba je wysłuchać, spróbować znaleźć rozwiązanie i poradzić sobie z obciążeniem w ten sposób własnej psychiki. Wpadłam w depresję po prostu. I zaczęłam pić alkohol. No, koleżanki, koledzy. I tak do tego stopnia się doprowadziłam, że znalazłam się na dworcu we Wrocławiu. I stamtąd pobitą mnie przywieziono zawieziono mnie do szpitala na Feuguta. Złamaną ręką, na oko nie widzę, jedno, na ucho nie słyszę i nos miałam tutaj przegody na sobą, że aż tutaj chrząstka mi normalnie wyszła, bo no, z uderzenia, nie? I po prostu teraz dostaję tak jakby zanikłe pamięci, po prostu dużo nie pamiętam. Boję się nawet wyjść, szaro się zrobi, co się boję wyjść na dwór, bo wciąż czuję, że ktoś za mną idzie, że mnie znów uderzy. Bardzo to przeżyłam i się bardzo cieszę, że przyszłam tutaj do schroniska świętego Alberta i że po prostu mi podano rękę. Nie ukrywam, że jestem osobą wierzącą i praktykującą i wie pani, realizowanie ideału pomocy bliźniego jakby, wie pani, uskrzydla te wszystkie jakieś negatywne emocje. Że człowiek wchodzi, wie pani, w łan zboża i nie boi się, że tam na przykład coś go może ugryźć. Tylko cały czas jest pod jakimś urokiem, pod wrażeniem. Cieszę się, że jest świeże powietrze i kwiaty są na przykład. Mówiąc alegorią. W schronisku istnieje surowy regulamin dotyczący całkowitej abstynencji. Istnieją grupy wsparcia i zajęcia z psychologiem. Te ostatnie ułatwiają wyrażanie emocji, nawiązywanie prawidłowych relacji z dziećmi, uczą wzorców rodziny. Jeśli te zadania nie będą realizowane, kobiety zaczną swą drogę od nowa, w ten sam sposób. Mają bowiem tendencję do wchodzenia w najgorsze związki. Najważniejszym staje się więc praca nad podniesieniem ich systemu wartości. One przez różne swoje wybory życiowe, które dokonały, lepsze lub gorsze, spowodowały taką sytuację u siebie, że przestały siebie szanować. W którymś momencie życia przestały szanować ich mąż, rodzina i one jakby w tym wzrastały. Nie podejmowały w swoim życiu już podobne decyzje, tylko zdawały się jakby na bieg wydarzeń. I przychodzą tutaj do schroniska, wiedzą, że to jest miejsce najgorsze, że one są najgorsze, że nikt w życiu dobrego ich nie może spotkać. I naszym jakby takim naczelnym celem tutaj pracowników pracujących w schronisku jest to, żeby przywrócić tej kobiecie godność. Osoba, która chce podjąć pracę w tym lub podobnym schronisku, musi być bardzo otwarta na cudze problemy, tolerancyjna, wrażliwa. Musi też wiedzieć, że praca w schronisku wymaga pewnej życiowej dojrzałości. Musi być to osoba, która ma już pewien system wartości uporządkowany, która już podejmuje w swoim życiu jakieś dojrzałe, odpowiedzialne decyzje, bo niestety tutaj w schronisku ona odpowiada za te osoby jakby. I psychicznie, i fizycznie. I to nie może być osoba, która czegoś poszukuje w życiu, która sama nie jest niczego pewna, która chce spróbować, tylko ona już musi mieć jakieś pewne wartości określone. Czyli po prostu musi być dojrzała, która wiele rzeczy nie może jej zaskoczyć. Jak już zauważyliście, organizacje znajdują jakąś swoją działkę, problem, którym chcą się zajmować. Niektóre z nich na sprawy patrzą szerzej. Do nich należy Stowarzyszenie Akson, które chce stworzyć cały system. System wychodzenia z bezradności. Najczęściej były to kobiety niepracujące, tak zwane przy mężu lub przy konkubencie, który najczęściej pił, nie pracował. I ta atmosfera tak
trwała długo. One nie wiedzą, jak naprawdę się zajmować dziećmi. One nie wiedzą, co robić z pieniędzmi i w związku z tym musimy zacząć od podstaw. Są problemy, żebyś zajmowały się dziećmi. Bywają momenty, że dzieci biegają po korytarzu, a one mają do nas pretensje, że zwracamy uwagę, że się nie zajmują tym dziećmi. Co chcemy? To tego wszystkiego trzeba ich po prostu uczyć od podstaw, od początku, bo te dzieci jak nie były w domu, to biegały po podwórkach, one siedziały, nic nie robiły, czekały na tego mężczyznę, który najczęściej przychodził po wypiciu i odbywały się awantury. Tak żyły do tej pory. Chcemy to zmienić. Teraz kobieta w ośrodku może przebywać maksymalnie 18 miesięcy. Potem musi zamieszkać w hostelu, gdzie sama płaci za media. A dopiero po pomyślnym zdaniu tego szczególnego rodzaju egzaminu może liczyć na tak zwane mieszkanie chronione. Ten system ma zapobiec fazie szoku, w której często znajdują się kobiety zmuszone nagle do samodzielnego życia. Taki tok może jednak okazać się niewystarczający. Dlatego Stowarzyszenie Akson oczekuje młodych osób, które będą miały nowe pomysły. Szczerze mówiąc, nie może młody człowiek przychodząc tutaj liczyć na duże pieniądze, ale może liczyć na ogromne doświadczenie życiowe, które na pewno mu się przyda i w sytuacjach, kiedy miałby rozpocząć sam pracę inną, myślę, że nie przerazi go żaden problem, bo z tymi się spotka już tutaj. Natomiast zawsze wychodziłem z założenia, że czas najwyższy wprowadzić do wszystkich takich organizacji, do działań i trochę mieszaniny. I tego doświadczenia dosyć dużego, siwym włosem na głowie też, i tego młodego, nowe pomysły, ten zapał, którego tym starszym już nie bardzo starcza, ale to obopólne doświadczenia jednak przyniosą bardzo pozytywne efekty. Unia Europejska zobowiązuje nas, abyśmy w naszych działaniach pamiętali o kwestiach horyzontalnych, czyli takich kwestiach, które Unia uznaje za szczególnie ważne. Do nich należą rozwój lokalny, społeczeństwo informacyjne, ale także kwestie związane z równością płci. O te kwestie za chwilę zapytamy kobiety aktywne i twórcze. Istniejące w prawie polskim zapisy nie spełniają wymagań Unii w zakresie równości płci. W raporcie Komisji Europejskiej jako najczęściej naruszane w Polsce prawo człowieka wymienione zostały prawo do pracy, do godziwego wynagrodzenia, równouprawnienie kobiet i mężczyzn w dostępie do pracy, wynagrodzeniach i awansach. Według Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych, mimo że istnieje dużo kobiecych organizacji, to jednak brak jest między nimi takiego porozumienia, które pomogłoby w ochronie praw kobiet. Powinnyśmy umieć się dobrze prezentować, dobrze promować, no i tworzyć lobbying społeczny na rzecz kobiet generalnie, a szczególnie na rzecz tych kobiet, które są naprawdę aktywne i twórcze, bo one są tymi właśnie, które dokonują przemian z jednej strony, a z drugiej strony ciągną za sobą także i te, które trochę się opierają, chociaż może są gotowe do tego, żeby uczestniczyć dalej. Zdaniem profesora Domańskiego z Instytutu Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk, Polska jest jedynym spośród krajów postkomunistycznych, gdzie po zmianie ustroju znacząco wzrosły nierówności związane z płcią. Kobiety same są sobie winne, że sytuacja jest taka, a nie inna. Młode dziewczyny są aktywne, nie boją się, a z czasem, jakby z latami, obserwuję w własnym otoczeniu, że wycofują się na rzecz panów. Także mi się wydaje, że jeszcze potrzeba nam trochę edukacji, przekonania i te działania właśnie stowarzyszenia, żeby panie były utwierdzone, że też mogą wpływać na zmiany swojego środowiska, kreować to środowisko, ale to musi się odbywać za ich przyzwoleniem i aktywnym uczestnictwem. Praktyka w Unii Europejskiej niestety, jak w Polsce, odbiega od idealistycznych założeń ustawodawców. Przeciętna kobieta w Unii ma jeszcze do przebycia długą drogę, zanim zrówna się pod względem wynagrodzenia z przeciętnym mężczyzną. Badania Eurostatu wykazały, że zarabia ona co najmniej dwa razy mniej niż jej kolega.
Badania te przeprowadzono wśród pełnoetatowych pracowników prawie wszystkich działów gospodarki. Nie objęły one jedynie szkolnictwa, rolnictwa, służby zdrowia i administracji publicznej. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych czeka na absolwentki, które poprzez uczestnictwo w projekcie Cyberręka Lidera przyczyniłyby się do zmiany sytuacji polskich kobiet. Łatwiej młodym ludziom komunikować się z młodymi. Często jest tak, że w stowarzyszeniu osoby już w wieku około 50 lat, nasze panie, są bardzo aktywne. Gorzej pozyskać młode panie. A to przecież przed młodymi są te nowe szanse. My powinnyśmy chyba już przygotowywać następczynie, żeby one już w innych warunkach mogły się realizować. I tylko dzięki młodym ludziom jest to realne. Nie oszukujmy się, starszy człowiek ma swoje potrzeby, młody ma inne. I czekając właśnie na młodych ludzi, na pewno one zmienią, te młode osoby, nasze otoczenie i działalność naszego stowarzyszenia. Mam nadzieję, że nasze programy przybliżyły Wam działalność trzeciego sektora i ludzi, którzy w nim pracują. Być może część z Was znalazła już własne miejsce, w którym chciałaby uczyć się i pracować. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie znaleźli tego miejsca, zapraszam wszystkich tych do naszego biura, biura projektu, które mieści się we Wrocławiu przy ulicy Probusa 9/4, lub też zaglądajcie na naszą stronę, znajdziecie tam wszystkie informacje o naszym projekcie, który, przypomnę, że nazywa się Cyberręka Lidera. Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, realizatorzy projektu Cyberręka Lidera muszą nawiązać partnerstwo z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Pozarządowy ośrodek Tratwa będzie więc współpracował z kolegami z Belgii, Holandii i Włoch. Organizacje pozarządowe, jak już Państwo widzieli, prowadzą szereg bardzo interesujących i bardzo pożytecznych działań, ale też borykają się z wieloma problemami. Już wiecie, że najważniejszym z nich są źródła finansowania. Jest wiele pomysłów na to, jak finansować działalność trzeciego sektora. Do nich należą kontrakty z gminą, dotacje, darowizny, działalność gospodarcza, cegiełki i szereg innych form finansowania. Ale od niedawna jest jeszcze jedna bardzo ważna możliwość. Od ubiegłego roku przy odliczeniach od podatku istnieje możliwość zmniejszenia tegoż podatku, jeśli osoba zobowiązana do jego zapłacenia dokona wpłaty na rzecz organizacji pozarządowej pożytku publicznego. Zmniejszenie to jest limitowane i nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 1% podatku należnego wykazanego w zeznaniu. Praktycznie, aby skorzystać z takiej możliwości, należy najpierw wypełnić zeznanie roczne, wyliczyć sobie należny podatek roczny. Od tej kwoty podatku należy obliczyć 1% wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, dokonać wpłaty na rachunek bankowy takiej organizacji i dopiero wtedy taką kwotę można wpisać w zeznanie roczne w pozycję 111, jeżeli podatnik składa zeznanie oznaczone PIT 37 i dopiero złożyć zeznanie roczne. Wpłaty trzeba dokonać w okresie od 1 stycznia 2005 roku do najpóźniej 30 kwietnia bieżącego roku, jednak nie później niż w dniu złożenia zeznania w Urzędzie Skarbowym. Operacja ta musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego musi wynikać imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji, na rzecz której dokonana została wpłata. Taki dowód należy przechowywać przez 5 najbliższych lat.